Na miejscu 10 Amikasa, która pozwala zaprojektować wnętrze mieszkania, umeblować je i wirtualnie się po nim przespacerować, bo projekty dostępne są zarówno w wersji 2D, jak i w trójwymiarze. Miejsce 9 serwis Moog. Umożliwia on przechowywanie muzyki i odtwarzanie jej w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy przesłać pliki muzyczne do Moog, a można będzie korzystać z nich z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Na miejscu 8 Prezi. Narzędzie pozwala tworzyć ciekawe i dynamiczne prezentacje. Wszystkie potrzebne materiały należy wczytać do Prezi, a następnie zarządzać nimi w dość nietypowy jak dla prezentacji sposób. Miejsce 7 to StereoMood. Radio internetowe działające w oparciu o tagi określające nastrój. Jeśli określimy nasze aktualne samopoczucie lub okoliczności, StereoMood zaproponuje nam adekwatną do nich muzykę. Na miejscu 6 Wonderfly. Serwis umożliwiający kompleksowe planowanie wakacji i dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb. Możemy wybrać miejsce docelowe, cenę i określić inne szczegóły, a Wonderfly wybierze najodpowiedniejszą dla nas ofertę. Na miejscu 5 Supercook. Służy do wyszukiwania potraw, które możemy przygotować ze składników, jakie aktualnie znajdują się w naszej lodówce. Supercook podpowiada nam, co moglibyśmy z nich upichcić oraz do jakich dań musimy jeszcze dokupić kilka produktów. Miejsce 4 Read It Later. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala odłożyć przeczytanie tekstów na później. Jeśli traficie na jakiś tekst w sieci, a nie macie czasu go od razu przejrzeć, Read It Later pomoże Wam łatwo do niego powrócić. Zaczynamy wielką trójkę. Na miejscu 3 OnLive, czyli platforma, dzięki której możecie grać w hitowe gry komputerowe przez internet. Jest to serwis multiplatformowy, a do korzystania z niego wystarczy Wam szybkie łącze internetowe. Krok od zwycięstwa. Na miejscu 2 Grooveshark. To narzędzie do słuchania muzyki online, które umożliwia nie tylko tworzenie własnych playlist, ale także podpowiada nam utwory zbieżne z tymi, których słuchaliśmy do tej pory. A na miejscu 1 nasz ulubiony Dropbox. To wirtualny dysk, który ułatwi przechowywanie pliku. Wystarczy umieścić je w odpowiednim folderze, a dostęp do nich będzie możliwy z każdego komputera i telefonu wyposażonego w łącze internetowe. Świetnie nadaje się do dzielenia plików między kilkoma osobami.